Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj porównamy sobie dwie wersje słuchawek Skullcandy Lowrider. Mianowicie będzie to starsza wersja 2.0, kosztująca w tej chwili jakieś 100 zł i jakieś 50 zł droższa wersja 2.5, nowsza, usprawniona. Dowiecie się, jakie są wady, jakie są zalety, który model warto wybrać, tak więc zapraszam was do oglądania. No i przed nami obie wersje Skullcandy Lowrider. Wersja 2.0, którą możecie kupić już za jakieś 100 zł i wersja 2.5, która kosztuje 150-170 zł. Różnice wydają się być kosmetyczne, ponieważ jak widzicie słuchawki są bardzo podobnie skonstruowane, podobnej wielkości. Te ważą 120 parę gram, te nieco ponad 100. Więc nowsza wersja jest troszeczkę lżejsza i moim zdaniem wykonana też z lepszych materiałów. Zobaczcie, porównajcie chociażby pałąki, tu mamy taki zwykły plastik, tu mamy taki gumowany plastik, robi lepsze wrażenie. Tak samo jeśli chodzi o całe prowadnice, też wygląda to lepiej w nowej wersji. No i obudowy przetworników też wyglądają lepiej w tej matowej wersji gumowanej. Grubość prowadnic jest bardzo podobna, natomiast w tych nowszych robią też takie wrażenie bardziej solidnych. Jeśli chodzi o gąbki, to tutaj mamy większe, ale twardsze. Tu mamy mięciutkie, za to mniejsze. Oba modele możemy tak samo mocno złożyć. Czyli po prostu opcja przydatna do transportu chociażby. Jakość tych wszystkich przegubów wydaje mi się lepsza w tych nowych wersjach. Po prostu całość robi wrażenie bardziej pewnych słuchawek. Jeśli spojrzycie teraz, to widzicie kolejną różnicę, czyli tutaj mamy gąbkę na wierzchu, tutaj mamy jeszcze taki materiał z czaszkami, który jest i fajny, i niefajny. Dlaczego? Wygląda to ładnie, dodatkowo powoduje, że to wszystko jest bardziej miękkie, bardziej przyjemnie nam leży na uszach. Natomiast jak widzicie, zbiera jakieś drobne paprochy, kurz i inne takie rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o wygodę, to zdecydowanie tutaj ten materiał jest lepszy. Jest to wszystko bardziej miękkie, bardziej sprężyste. Tutaj też jest bardziej ok, natomiast czuć, że jest to takie troszeczkę bardziej zbite i po kilku godzinach użytkowania mimo wszystko lepiej wypadają te nowsze wersje. Długość przewodów jest bardzo podobna, ponieważ jest to około 1,20 m. Zakończeniem jest 4-pinowy mini jack. Co do mikrofonów, oba mają przyciski, którymi możemy odebrać, zakończyć rozmowę. Możemy zrobić play i pauzę, czyli zarządzać naszymi utworami. Jeśli chodzi o mikrofon, to słyszeliście testy mikrofonów w recenzjach. Ten ze starej wersji nagrywa głośniej, natomiast nagrywa ciszej, ale wyraźniej. No i co do przewodów, zobaczcie, w starej wersji mamy dwa cienkie przewody wychodzące z obu słuchawek, czyli po prostu większa plątanina. Tutaj mamy pojedynczy przewód, grubszy, za to troszkę, czyli bardziej pewny i, co jest dużym plusem, odłączany. Czyli raz, że łatwiej to przechować, przewieźć. Dwa, że jeśli uszkodzi się przewód, wystarczy wymienić sam przewód. Nie trzeba kupować od razu całych słuchawek. Tak więc ogólnie pod względem jakości wykonania, użytych materiałów i komfortu grywają zdecydowanie te nowsze lowridery. Co do dźwięku, powiem wam, że jest tutaj naprawdę spora różnica, ponieważ nowa wersja lowriderów ma bardziej szczegółowy dźwięk, bardziej pełny, bardziej bogatą scenę oraz też mocniejszy, przyjemniejszy bas. Tutaj bas mamy taki lekko wyczuwalny, dość subtelny i na przykład podczas słuchania muzyki klasycznej mamy dźwięk taki nieco stłumiony. W tych słuchawkach w klasyce jest to bardziej wyraźne, scena jest szersza, tony wysokie są mocniej zarysowane i ogólnie słucha się przyjemniej. A w muzyce rozrywkowej te mocniejsze basy bardzo fajnie tutaj pasują. Nie jest to bas w żadnym stopniu przesadzony, po prostu jest wyraźny na tyle, aby nie dominował nad innymi ścieżkami, jednocześnie zaznaczając mocno swoją obecność. Więc pod względem basu zdecydowanie też te słuchawki pod względem tonów wysokich i średnich również dominują. Po prostu jeśli je weźmiemy, podłączymy do jakiegoś DAC-a czy wzmacniacza, po kilku minutach słuchania, zmieniania tych słuchawek, od razu słyszymy naprawdę ogromne różnice w jakości. Jeśli chodzi o jakość tego dźwięku, to w obu przypadkach jest ona bardzo dobra i adekwatna do ceny. Natomiast jeśli szukacie dźwięku na wyższym poziomie, zdecydowanie lepszych wrażeń dostarczą wam
te wersje lowriderów. Ok, moi drodzy, tak więc przedstawiłem Wam wszystkie podobieństwa, różnice, wady i zalety tych słuchawek. Jeszcze raz podkreślę, iż oba modele są naprawdę udane i warte swojej ceny. No i moi drodzy, podsumowując to nasze porównanie, i te starsze wersje, i te nowsze są po prostu warte swojej ceny. Jedne z lepszych słuchawek na rynku, bardzo dobrze wykonane w stosunku do możliwości, do jakości dźwięku i do ceny. Tak więc jak najbardziej mogę polecić Wam i te nowsze, i te starsze lowridery. Przede wszystkim są to słuchawki, które są lekkie, wygodne i grają naprawdę fajnie w tej klasie cenowej. Jeśli chcecie znaleźć je w najlepszych cenach, zapraszam Was do opisu filmu. A na dzisiaj dziękuję Wam już za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!